22 pompki dla 22 weteranów, ostatni dzień, czyli 22. Okej, okay. Jako że to dzień ostatni, to czas na małe podsumowanie. Po co to wszystko było? Niektórzy mówią, że akcja jest właściwie bez sensu. My uważamy, że nie. My uważamy, że krzewienie tego tematu i mówienie o tym problemie społecznym jest ważne. Problem dotyka dziennie 22 weteranów, czyli 22 osoby dziennie w wyniku zespołu stresu pourazowego popełniają samobójstwo. Jest to wynik bagażu doświadczeń, które zbierają na misjach. Tak to wygląda. No i dzięki.